Szanowni Państwo, mamy bardzo poważną decyzję Narodowego Banku Polski, a dokładnie profesora Glapińskiego, czyli prezesa Narodowego Banku Polski, w sprawie złota. Tak więc to jest bardzo ważna decyzja, bardzo ważna informacja na temat złota, bo jednak finalnie, szanowni Państwo, Narodowy Bank Polski ma duże ilości złota, biorąc pod uwagę cały świat, ale generalnie mamy bardzo małe ilości złota, biorąc pod uwagę te kraje, które tego złota mają e, najwięcej per capita. I cóż to szanowni państwo oznacza ta decyzja? No ta decyzja czy też no, Narodowego Banku Polski, nie wiem czy to razem z bystrzakami, bo to bystrzaki, czyli Rada Polityki Pieniężnej to oni tam e, 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 decydują o podwyższeniu czy obniżeniu oprocentowania. Ale chyba pan profesor Glapiński sam decyduje o powiększaniu czy zmniejszaniu, podejrzewam, wam z jakimś tam zarządem, prawda, yy, yy, rezerw złota. No i co w związku z tym? No to jest bardzo ważna decyzja na temat złota, bo stwierdzono, że pan Glapiński powiedział, pan profesor Glapiński, prezes Narodowego Banku Polski powiedział, że zwiększymy rezerwy naszego złota do 20% naszych rezerw walutowych. Cóż to oznacza? Że będziemy mieli coraz więcej złota. Będziemy mieli coraz więcej złota, a co to oznacza, szanowni państwo? No jeżeli Narodowy Bank Polski mówi przed zakupem, że chce kupić i będzie powiększać złoto, nasze rezerwy walutowe w złocie, to niestety daje, daje sygnał na to, aby podbić cenę złota. Aby podbić e, cenę złota. Aby podbić cenę złota, prawda? Jeżeli inne narodowe banki polskie, e, inne narodowe banki polskie, inne narodowe banki, inne banki, inne in, banki innych, banki narodowe innych krajów e, podejmą podobną decyzję lub też zwiększą troszeczkę. Zasób swojego złota, no to cena złota może bardzo mocno wybić, lub też się utrzymać dalej na tej wielkiej swojej pozycji, prawda? Ja od dawna mówiłem, że no, jeżeli będzie sytuacja, w której, szanowni państwo, my mamy sytuację, w której złoto będzie dalej drożyć tak jak drożało, czyli jeżeli na przykład taka Wielka Brytania, prawda? Bo ja pokazałem no, taki przykład Wielkiej Brytanii, bo tam dolary dolarami, no ale przykład Wielkiej Brytanii. To ja nie rozumiem, po co my trzymamy funty brytyjskie, bo jeżeli, proszę zobaczyć, ksał GBP, przecież funty brytyjskie to to jest jeden wielki szmateks wartościowy wobec złota i wobec inflacji, no i proszę zobaczyć, przecież funt brytyjski stracił na wartości, szanowni państwo, koniec końców, no 600. Proszę zobaczyć, 650% wobec złota w, od roku, tutaj proszę zobaczyć, od roku 2007, prawda? No to 550%, no to gdybyśmy my zamiast funtów brytyjskich w Narodowym Banku Polski w tym samym czasie kolekcjonowali złoto zamiast funtów, to dzisiaj, no może byśmy nie mieli 550%, jeżeli mamy 20 miliardów funtów na przykład w Narodowym Banku Polski, no i zbieraliśmy je przez tam te 15-16 lat, no to powiedzmy, mielibyśmy 3... A może nawet 4 razy więcej, czyli zamiast 20 miliardów funtów, w Narodowym Banku Polskim mielibyśmy 80 miliardów funtów, ale w złocie, czyli byśmy byli, no, mielibyśmy bardzo dużo pieniędzy. To jest ile za to można kupić, armat, prawda? Ile za to można wybudować, szpitali, dróg, domów, nieruchomości, wszystkiego, prawda? No, taka rzeczywistość, szanowni państwo, taka rzeczywistość. Tylko problem jest w tym, dziwi mnie tak, taki jeden: przede wszystkim yy, dziwna sprawa, bo zamiast. Pan, pan Glapiński, pan profesor powinien zamiast mówić, to powinien działać, prawda? Ja nie wiem, może są, może, e, e, ja nie wiem, może są takie zasady, e, nie wiem, największych narodowych banków, e, które tam muszą powiedzieć, że chcą, nie, nie, nie wiem, kogo się boi pan. Profesor Glapiński, czy komu chce zaimponować pan Profesor Glapiński, yy, czy po prostu jest to robione z głupoty, ale zamiast mówić, że chce zwiększyć rezerwy walutowe w złocie, to powinien po prostu to robić, a o tym nie mówić, a wszyscy zainteresowani będą o tym wiedzieli, bo takim ruchem Takim ruchem, szanowni państwo, podbija się cenę złota. No bo koniec, koniec końców Polska jest dużym krajem, jeżeli chodzi o posiadanie złota, ale jest bardzo małym w stosunku do innych krajów, prawda? Taka jest rzeczywistość. Proszę zobaczyć, tutaj mamy ksał USD i tak decyzja gruchnęła około 10 godzin temu, mniej więcej czy tam 12 czy 13. Na razie ta cena się nie rusza. No, ale generalnie po prostu zwyczajnie, jak się kupuje, to się nie mówi i się wykorzystuje tą chwilę, gdy kupujemy tanio, prawda? Czyli gdy się zawala, to kupujemy, a teraz jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się to na przykład złoto obniży wartościowo, chociażby na kilka dni, prawda? Ma ten impuls, ma ten impuls. No i profesor Grapiński mówi, że e, chce tak stworzyć nasze rezerwy, aby 20% rezerw było w złocie było w złocie prawda jeżeli chodzi o rezerwy złota szanowni państwo no to jeżeli złoto będzie dalej się poruszać tak jak się poruszało generalnie rezerwy mówmy sobie wprost najlepsze rezerwy przez ostatnie 15 20 lat to były rezerwy w złocie i powiedzmy już pomijając inne waluty pomijając tam nie wiem koronę czeską pomijając nie tajskiego bata w stosunku do funta, ale na przykład frank szwajcarski. frank szwajcarski, tak bo on ciągle idzie do góry, zyskuje, 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 a my jak frajerzy tam trzymamy takie waluty jak funt brytyjski, prawda? Tam trochę funtów nam nie zaszkodzi, ale my tych funtów zawsze będziemy mieli dużo. No po prostu zwyczajnie w Anglii jest półtora czy tam 2 miliony Polaków. Milion Polaków urodzonych w Polsce, a pewnie jest dodatkowo jakieś 500 czy 600 tysięcy Polaków urodzonych tam w Anglii, czyli dzieci tych Polaków, tam półtora czy 2 miliony może nawet tych Polaków jest, kto tam wie. Przecież się tego dokładnie nie dowiemy. No ale tak właśnie jest. A jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o rezerwy złota, to zaraz pokażę, ile mamy tego złota. I reserve by gold reserve, gold... Reserve by country, prawda i szanowni Państwo, teraz powstaje pytanie Teraz powstaje pytanie Czy złoto będzie po 10 tysięcy dolarów, a nie 2000 dolarów, czy też będzie po 15 tysięcy dolarów, a nie 1600, przepraszam, funtów, prawda? Po 15 tysięcy funtów, a nie 1600 funtów. No mówmy sobie wprost, jeżeli będzie się działo to, lub podobnie co się działo przez ostatnie 15-16 lat przez ostatnie 15-16 lat koniec, kropka. Złoto bez żadnego problemu za 10, 15, 20, 25 lat będzie 5 albo 6 razy droższe. Koniec, kropka. W dolarach będzie droższe, w funtach będzie droższe, w funtach to może nawet 10 razy będzie droższe. Prawda? w zależności, jak będziemy patrzyli pod jakimi wartościami walutowymi, prawda? bo to zależy w której walucie, prawda. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc, moim zdaniem, to jest dobra decyzja, jeżeli pan, bo pan Glapiński ma dostęp na pewno do takich no, wskaźników i takich instrumentów, do których my to sobie możemy tylko pomarzyć mieć dostęp. No ale jeżeli ma ten dostęp i widzi i wie, i może dzięki temu nawet chce umocnić złotówkę, bo. Teraz będzie warto, warto, warto spoglądać, warto będzie spoglądać, widzicie, bo oprocentowanie, by Strzaki i glapiski zostawili oprocentowanie na dotychczasowym poziomie, na dotychczasowym poziomie. I złotówka, jak jest słaba, tak była, jest słaba, jak była. I będziemy, no, troszeczkę się umocniła, ale widzicie, na wieść może o złocie. Ale i teraz będziemy spoglądać, szanowni państwo, będziemy kontrolować i będziemy analizować sytuację, w której będziemy spoglądać, wiadomo, że jest jeszcze 100 innych aspektów, i no, ale będziemy ten aspekt analizować. Ja się tym zajmę. Czy w ramach powiększania rezerw złota nasza waluta będzie się umocniać? Czy w duże rezerwy złota oznaczają. Drogą walutę, prawda? Drogą walutę, bo wiadomo, że jeżeli się kupuje, e, e, to się kupuje dla leveridge'u, prawda? Dla, dla waluty się kupuje w znacznej części dla leveridge'u, żeby też trzymać, żeby było to equilibrium, prawda? Żeby móc było robić interwencje walutowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli chodzi o waluty, no waluty jednak tracą na wartości, i tak jak powiedziałem wcześniej, gdyby zamiast. W dolarach amerykańskich, gdyby zamiast, szanowni państwo, w funtach brytyjskich, a nawet gdyby zamiast w euro trzymać nasze rezerwy tylko i wyłącznie w złocie, to dzisiaj mielibyśmy bardzo dużo pieniędzy, bo dzisiaj, wiecie, nasze rezerwy, nasze rezerwy dzisiaj tam wynoszą około 200, przepraszam, nie. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę mówić, więc nie chcę, nie, nie chcę, żeby źle wyszło. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Reserve e, e, currency. Reserve by country. Ok. Ok. I zobaczymy, szanowni Państwo, widzicie, bo my mamy. Proszę zobaczyć, tutaj mamy przede wszystkim rezerwy walutowe. A, no, te rezerwy walutowe to są takie kiepskie. Kiepskie, no ale jeżeli weźmiemy Europę, jeżeli weźmiemy Europę, jeżeli weźmiemy Europę, no to mamy w Europie następującą sytuację. Następującą sytuację. W Europie mamy. Jeżeli chodzi o euro, Polska, Polska, Polska ma w danym momencie na styczeń 2024 roku 189 miliardów 559 milionów liczone w dolarach rezerw walutowych. Proszę sobie wyobrazić, że w grudniu bodajże to był w grudniu, mieliśmy tych rezerw więcej, więc powstaje pytanie, czy za te rezerwy żeśmy kupili złoto, czy była interwencja, prawda? Ja nie jestem w stanie naprawdę już takich małych ruchów followować. No, mamy dzisiaj miesiąc do miesiąca mamy mniej o 4 miliardy, bo mieliśmy 190, prawie 194, no a dzisiaj mamy 189,5, prawda? 4,5 miliarda. Jest pytanie, gdzie poszło 4,5 miliarda? Czy poszło 4,5 miliarda, szanowni państwo, na inne cele, aniżeli zakup złota? Może na zakup z powrotem złotówki, może jakaś interwencja była? Lub też może pan Glop, profesor Glapiński powiedział, że będą zwiększać rezerwy, no ale może już to zrobili. Może po prostu już to zrobili. Kupili za te 4, 4 miliardy tego złota i powstaje pytanie, której. Waluty użyli. Ja bym chciał, generalnie tak sobie marzę, żeby mieć czas, aby followować ruchy rezerw Narodowego Banku Polski, aby followować każdy ruch, każdy najmniejszy, bo na to czasu nie ma. Szanowni Państwo, nie do końca to jest ważne. Wszystko patrzeć bardziej, trzeba patrzeć na nie na każdy detal, a raczej taki spostrzegać to wszystko tak w Jednym obrazem, prawda? W, w takim pejzażu widzieć te wszystkie obrazy, ale widzieć te wszystkie szczegóły, ale nie do końca się nimi denerwować, tak. No i tutaj widzimy, że mamy y miesiąc do miesiąca nasze rezerwy walutowe zmniejszyły się o 4 miliardy. No, mimo tego, że się zmniejszyły. Mimo tego, że się zmniejszyły. Jest pytanie, na co się zmniejszyły, bo ja ostatnio mm, nawet nie sprawdzałem, czy powiększyliśmy rezerwy złota, po prostu na to czasu nie ma. Teraz też nagrywam bardzo zmęczony, no ale. Tak się podekscytowałem tą, podekscytowałem się tą informacją, tylko, tylko mnie zastanawia, po co pan profesor Glapiński o tym mówi. Może po prostu chce zakomunikować, nie wiem, może boi się czegoś, może, może są takie standardy, że te banki ze sobą się tak komunikują, że jeżeli chcą zwiększyć. No, nie wiem, szanowni państwo, yy, wiem jedno, że yy, mam problem z jedną rzeczą, że yy, nasze rezerwy są z dezerfi, yy, są trzymane w trzech krajach: jedna trzecia niby w Polsce, jedna trzecia w Londynie i jedna trzecia w Nowym Jorku, prawda? Yy, no to jest, ja bym, ja bym, ja bym, ja bym, ja bym, szanowni państwo, yy, mi się to zbyt nie podoba moim zdaniem. Yy, może połowa powinna być nawet yy, w, narod... w Polsce. Moim zdaniem nawet połowa może powinna być w Polsce schowana, a jeżeli już musimy, no to powinno być więcej tych miejsc, gdzie my trzymamy to złoto, myślę, że tak by było lepiej. Przecież można troszeczkę trzymać w Szwajcarii, można troszeczkę trzymać, nie wiem na przykład nie wiem, w Czechach można trzymać, prawda, bo to taki bezpieczny kraj tam Rusek nigdy nie dojdzie, prawda, w Szwajcarii, w Czechach. W w Jakąś taką większą dywersyfikację można by było wprowadzić, nie wiem, może w Arabii Saudyjskiej, prawda? Ale najlepiej to całe złoto trzymać u siebie. No najlepiej by było, żeby trzymać całe złoto u siebie. Ja, ja nie widzę tego problemu, prawda? Pamiętajmy, jak skończyło nasze złoto trzymane przez inne narody po 39. Co zrobili brytyjczycy, jak zabrali nam nasze złoto na obronę ich własnego kraju, bo jak wiemy, Polacy podczas II W to bronili właściwie Brytyjczyków a nie Polski, tak? A Polska to nam, nam skapnęła przy okazji, prawda, bo coś tam trzeba było zrobić z tymi zniszczonymi terenami tutaj to nam skapnęło, prawda? Skapnęło nam coś takiego. Dostaliśmy zniszczoną, zniszczoną, spaloną ziemię. No ale pomijając to, no nie wiem dlaczego tak się w tym Nowym Jorku i Londynie, yy, nie wiemy pod jakim to kątem, po co, dlaczego, prawda? Wiem jedno. No, ja, ja bym chciał, żeby nasze całe złoto było otrzymane w Polsce. Po prostu, szanowni Państwo, w Polsce, żeby było otrzymane nasze złoto, tak bym chciał. No ale tak, szanowni Państwo, nie jest. Tak więc yy, będziemy sprawdzali, czy inne, czy inne, Szanowni Państwo, kraje też zwiększają swoje rezerwy. A teraz przejdźmy do rezerw ogólnie złota pod kątem kraju. No i proszę zobaczyć. A, tak, zwiększyliśmy rezerwy. A, ale to w styczniu, w decemberze zwiększyliśmy. No, myślałem, że jeszcze w styczniu zwiększyliśmy, bo tutaj mamy z grudnia. No to pamiętam, że coś było, że coś zwiększyliśmy. No i tak to wygląda. Szanowni Państwo, że... No, ee, w, w, w nowemberze, prawda? Czyli w listopadzie mieliśmy 334 tony złota. No i zwiększyliśmy te w grudniu, zrobiliśmy sobie zakupy na, na święta. No i zwiększyliśmy te zakupy do 359 ton. Do 359 ton, szanowni państwo, zwiększyliśmy, tak? 359 ton. 359 ton. Czyli zwiększamy te rezerwy. W grudniu zwiększyliśmy, no ale jest pytanie, czy my tego złota mamy dużo. Mamy na przykład więcej od Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska ma tylko 320 lub aż 323 tony. No ale Uzbekistan na przykład ma 371 ton. Jednak proszę sobie wyobrazić, że biedna Portugalia ma tylko 383 tony. 383 tony. Ja od razu chciałbym też powiedzieć, że Ilość posiadanego złota nie, nie znaczy o bogactwie kraju, prawda? Czy tam, że to, że będziemy mieli złoto, to nie znaczy czasem lepiej mieć fabryki samochodów, prawda? Czasem lepiej mieć y, elektrownie atomowe i takie tam rzeczy. Czasem, wiecie, no, lepsze jest czasem mieć lepiej niższe podatki, bo człowiek pójdzie, wybuduje, a nie dużo złota, prawda? Czasem lepiej to złoto sprzedać, zrobić niskie podatki na 5 lat wszystkim, żeby ludzie nabudowali i naprodukowali sobie na Zbierali innych aktywów, typu na przykład garnki, prawda, albo samochód, prawda, takie tam rzeczy. Tak? No, ale widzimy, że Portugalia ma 383, i na przykład widzicie, Turcja ma tylko 540, tak? ale zwiększyła swoje rezerwy 479 na 540. No ale ta ich inflacja, ta ich waluta, no, tylko że oni tam mają taką wiecie, politykę, pewnie drukują, no ciekawe czy drukują. Jednak popatrzmy, no już Holandia, bardzo bogaty kraj, dwa razy mniej ludnościowy od nas i ma 612 ton. A objętościowo, to ja nie wiem, Holandia to jest chyba z 6 razy mniejsza niż Polska, prawda? No i następnie, które kraje ma, ma, mają bardzo dużo do swojej wielkości. Szwajcaria, ogromne rezerwy złota, 10 400 ton, 40 ton, 1040 10 ton, gdybyśmy my mieli mieć tyle złota per capita co Szwajcarzy, to musielibyśmy mieć tego złota gdzieś jakieś 8 razy więcej. Czyli 8 razy, 4, 8 razy tam 3,5, no to tam by wyszło 2000 ton, czyli musielibyśmy mieć o tutaj w okolicach Chin i Rosji. I Rosji, no ale poważnie mają duże rezerwy, prawda? I pro, proszę zobaczyć, Francja 2437 ton. Ton, gigantyczne rezerwy. Francja, Włochy 2452 tony. Gigantyczne rezerwy, szanowni Państwo, gigantyczne Włosi, niby biedne kraje, mają gigantyczne rezerwy, mają tyle złota, a jeżeli chodzi o włoskie rezerwy ich banku, no to mają 225 miliardów euro. My mamy 189 teraz, prawda? Prawie 190, czyli mają niewiele więcej od nas, ale, ale, ale u nich mieszka tam 70 prawie milionów ludzi, czy tam 65. No, a u nas mieszka te 38, 40 czy 41, w zależności, czy liczymy z Ukraińcami, czy bez, prawda? Tak więc e, to jest taka sytuacja. Dalej patrząc, szanowni Państwo, dalej patrząc, dalej patrząc, dalej patrząc na rezerwy złota, proszę zobaczyć. Czyli Włochy, Niemcy, szanowni Państwo, Niemcy mają ogromne rezerwy 3353 tony. 3353 tony. Gdybyśmy chcieli mieć per capita tyle co Niemcy, to musielibyśmy mieć 1600 ton, czyli jakieś 4 razy więcej, tak? Per capita, tak. 4 razy więcej. No i Stany Zjednoczone. 8133 widzicie Stany Zjednoczone, na, 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 gigantyczna gospodarka, bogata gospodarka, Niemcy gigantyczna gospodarka, bogata gospodarka no i Włosi w G20, no taka gospodarka jaka jest, no Francja gospodarka jaka jest, no ale wiecie, to dalej to są bogatsze kraje o niebo niż my, tak no i mają gigantyczne rezerwy Rosja, Chiny, Szwajcaria, prawda? to są najbogatsze kraje świata, chociażby wiecie, tak gospodarczo, prawda, bardzo często, tak Japonia, Indie, Nederlandy, Turcja, Euro, Tajwan, Portugalia Uzbekistan i dopiero Polska, tak? Tak, więc będziemy zwiększać te rezerwy. E, no złota <gryw> zabraknie, ale to ma gigantyczny, właśnie, szanowni Państwo, wydźwięk, że złoto jest w cenie. I prawdopodobnie będzie w cenie, będą drukować, złoto będzie drożeć. Jeżeli będzie się działo to, co się działo, jeżeli banki będą zwiększać rezerwy złota, takie jak Polska, no to złoto nie może nie drożeć. Nie może nie drożeć, nie może nie drożeć, chyba że zacznie rosnąć nam na drzewach. Dziękuję serdecznie, zapraszam do udostępnienia tego filmu na swoim Twitterze, na swoim Facebooku, na swoim Instagramie, na swoim TikToku. Wysłać ten film w swoich messengerze do wszystkich znajomych, aby wszyscy mogli dowiedzieć się co się dzieje ze złotem, że złoto prawdopodobnie może bardzo szybko, jeszcze szybciej rosnąć, aniżeli wcześniej. Ponadto, możecie, Szanowni Państwo, wysłać to w swoim WhatsAppie. Jeżeli nie macie WhatsAppa, Messengera, Facebooków, TikToków, Twitterów, Instagramów, to możecie wysłać w SMS-ie do swoich znajomych, możecie wysłać w liście mailowej do swoich znajomych. Szanowni Państwo, usuńmy głupotę w naszym narodzie. Sam sobie nie poradzę. Sam sobie nie poradzę. Pozdrawiam. Cześć.